Amir zjadł 2 trzecie kawałka czerwonej lukrecji. Narysujmy sobie tu z boku kawałek czerwonej lukrecji i podzielmy go na trzecie części. Na trzy równe kawałki. Nie będzie to może dokładny rysunek, ale przynajmniej z grubsza. Zjadł 2 trzecie tego kawałka. To jest pierwsza, trzecia część. To jest druga, trzecia część. Razem 2 trzecie. Tyle zjadł Amir. Nika zjadła dwie trzecie dłuższego, ale tak samo grubego kawałka czerwonej lukrecji. Narysujmy taką samą grubość, ale kawałek niki był dłuższy. Też zjadła dwie trzecie swojego kawałka z tym, że jej kawałek był dłuższy niż kawałek Amira. Jeżeli ma taką samą grubość, ale jest dłuższy, to jest większy. Ma w sobie więcej lukrecji. Podzielmy go też na trzecie części, na trzy równej długości kawałki. I to jest 1 trzecia, to jest jeszcze raz 1 trzecia, czyli razem 2 trzecie. 2 trzecie z większego kawałka to będzie więcej niż 2 trzecie z mniejszego kawałka. Ten kawałek lukrecji ma taką samą grubość jak ten, ale jest dłuższy niż ten tutaj czyli nika, ponieważ jej kawałek czerwonej lukrecji jest dłuższy, ale tak samo gruby, zjadła więcej czerwonej lukrecji. Kto zjadł więcej czerwonej lukrecji? Zdecydowanie Nika. Następne zadanie. Mój jednorożec fajnie jest mieć jednorożca zjadł dwie szóste pizzy z pizzerii A, ja zjadłem dwie szóste innej pizzy z pizzerii B. Kto zjadł więcej pizzy? No cóż, to zależy. Pizza z pizzerii A może na przykład wyglądać tak, a pizza z pizzerii B może wyglądać na przykład tak. W takim przypadku pizza A, pizza B, jeżeli zjemy dwie szóste takiej pizzy, podzielmy ją na szóste części, to są połówki, to są szóste części. Dwie szóste, to by było tak. Jedna szósta, dwie szóste. A dwie szóste tej pizzy, żeby były szóste części, to musimy podzielić na sześć równych kawałków. O tak. Dwie szóste tej pizzy to ten. I ten kawałek razem. Jeżeli pizzeria B robi większe pizze niż pizzeria A, to ja zjadłbym więcej pizzy niż mój jednorożec. Ale równie dobrze sytuacja może wyglądać odwrotnie: może pizzeria B robi takie pizze, a pizzeria A takie. W takim przypadku mój jednorożec zjadłby te dwie szóste, i wtedy odpowiedzielibyśmy, że jednorożec zjadł więcej. Ale może być jeszcze inaczej: może pizze A i B były identycznej wielkości. W takim przypadku zjedlibyśmy z jednorożcem tyle samo. Czyli, na podstawie tego, co powiedziane jest w zadaniu, nie wiemy, jaka jest pizza z pizzerii B w porównaniu z pizzą z pizzerii A. I odpowiedź brzmi: Nie wiemy, czy ja zjadłem więcej, czy mój jednorożec. Zróbmy jeszcze jedno zadanie może będzie równie śmieszne. Hirkowi zabrało 1 trzecią godziny przebiegnięcie z jego domu do szkoły. Fryderykowi zabrało 1 trzecią godziny przebiegnięcie z jego domu do szkoły. Kto dłużej biegł do szkoły? Całkiem fajne zadanie. Super zadanie, bo na pierwszy rzut oka wygląda, że Hirek mieszka tu, to jest jego dom, oznaczmy go literą H. Szkoła jest na przykład tutaj. Narysujmy po prostu większy budynek. Szkoła teraz Dom Fryderyka. Gdzie może znajdować się Dom Fryderyka? Nie wiadomo. Może tu. Ale może tutaj. A może nawet tutaj. Tak naprawdę nie wiemy, gdzie znajduje się Dom Fryderyka. Nie wiemy, czy leży bliżej szkoły, czy dalej, niż Dom Hirka. Po prostu nie wiemy. Zauważcie, że nie ma w treści zadania informacji, kto mieszka bliżej, a kto dalej od szkoły. Nie ma też informacji o tym, kto biega szybciej, a kto wolniej. Ale pytanie brzmi, kto dłużej biegł do szkoły. I w treści zadania dokładnie i dosłownie jest powiedziane, ile czasu każdemu z chłopców zabrało do biegnięcia do szkoły. Hirek biegł 1 trzecią godziny i Fryderyk. Też biegł dokładnie 1 trzecią godziny. Nie wiem, który z nich biegł szybciej, a który wolniej. Kto miał do przebiegnięcia dłuższy dystans, a kto krótszy, ale wiem, że obaj biegli tak samo długo. Obydwaj dobiegli do szkoły w ciągu 1 trzeciej godziny. Czyli odpowiedź brzmi: nikt nie biegł dłużej, biegli tak samo długo. To zadanie brzmi trochę jak zagadka przedszkolna typu. Co waży więcej? Kilogram żelaza czy kilogram pierza? I ludzie myślą sobie, przecież żelazo jest znacznie cięższe niż pierze, więc musi ważyć więcej. Ale w pytaniu chodzi o kilogram żelaza i o kilogram pierza. Więc obydwa ważą kilogram, ważą tyle samo. I podobnie jest w tym zadaniu. Obydwaj biegli tak samo długo.